Librokra Anna Dąbrowska, witam serdecznie. Dzisiaj 18 listopada zapraszam. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Pełna klauzula pod wideo. Zapraszam do zapoznania się. Co na giełdzie, co na rynkach. Proszę zobaczyć. Tutaj zbliżamy się powoli do końca roku, więc czas na jakieś podsumowania. Przed nami wiele tutaj wyników w przeróżnym okresie czasowym, czyli tutaj mamy jedną kolumnę za ostatni rok, za ostatnie 6 miesięcy, miesiąc, a nawet za jeden dzień. Wybrałam tutaj takie główne aktywa. Proszę zobaczyć, jak imponujące są te wzrosty, tak? Czyli naprawdę ten rok był hojny dla inwestorów giełdowych, dla inwestorów, którzy są, akceptują ryzyko, które jest nierozłącznie rozwiązane związane z giełdą. I tak indeksy giełdowe, surowce, na przestrzeni roku naprawdę piękne zwroty w przeciągu roku czy w przeciągu krótszych okresów czasowych. Także miesiąc dał bardzo ładne zwroty, a nawet jeden dzień dla niektórych aktywów, tak jak w zeszłym, za ostatni dzień Moderna, Biotech, Pfizer, też całkiem niemałe zwroty nawet za jeden dzień. Także pieniądze idą na giełdę, tak? Są negatywne stopy procentowe, inflacja rośnie, rentowność obligacji jest na tyle mała, że w żadnym stopniu nie rekompensuje inflacji i to w naturalny sposób zmusza inwestorów do podejmowania ryzyka, do inwestowania na giełdzie w poszukiwaniu rentowności, którą w tym momencie właśnie dają akcje, surowce, dają je inne aktywa, które są uważane bardziej ryzykowne niż w stosunku do obligacji. Taki mamy rynek, taką mamy sytuację i ona trwa, tak? Ona trwa już dość długo i cały czas trwa. Tyle mogę powiedzieć, tak? Trend is your friend i dopiero gdy trend się zmieni, to coś się zmieni, a póki trwa, to trwa. I zobaczmy, co możemy powiedzieć na wykresach, posiłkując się przeróżnymi wykresami, tak jak tutaj na przykład Lambert. Drewno jest doskonałym barometrem tego, co może się właśnie dziać na giełdzie. Mieliśmy bardzo mocne wzrosty, bardzo gwałtowne spadki w tym roku i powoli widzimy, że gdzieś tam Lambert odnalazł poziom wsparcia, przynajmniej na teraz tak to wygląda. Jeśli ten ruch będzie kontynuowany, jeśli ten poziom, rejon tutaj 500, okaże się poziomem wsparcia, no to jest to pozytywne dla giełdy. Natomiast spójrzmy na giełdę za pośrednictwem SP 500, wykres tygodniowy jako całość. Wykres tygodniowy, mamy tutaj olbrzymi kanał wzrostowy, notowania wyszły z kanału wzrostowego, przetestowały, odbiły i w tym momencie są na swoich szczytach wszechczasów. To wiemy. To wiemy, co dalej. Patrząc na wskaźnik MACD, widzimy, iż chociaż to już są bardzo wysokie wyceny, chociaż to wszystko już wydaje się na logikę absurdalne, pojawia się pozytywne momentum. Czyli przez jakiś czas trwało całkiem niemały czas, te momentum było negatywne, czyli jeśli tutaj zobaczymy, mówię, tutaj było zupełnie negatywne, tutaj neutralne, także ostatnio zakończyło się momentum takie pozytywne, można powiedzieć, to był maj, tak? A ostatnie takie przecięcie to były okolice marca tego roku, czyli dość dawno. Czyli teraz powracamy, giełda powraca, przecinając do pozytywnego momentum, co może dać dalsze wzrosty już w rejonach takiej konkretnej bańki na akcjach i może to z powodzeniem trwać. Jest to oczywiście dla inwestorów, którzy akceptują ryzyko, takie inwestycje trzeba prowadzić rozważnie, zakładając zlecenie stop loss, na wypadek jakiejś większej zmienności, czy zakończenia trendów, czy po prostu gwałtowniejszej korekty. Czyli tutaj mamy SP 500 i inne indeksy wyglądają bardzo podobnie. Nasdaq, mamy także te przecięcie momentum rosnące. I technicznie to wygląda po prostu tak książkowo, tak? Czyli jest odbicie od poziomu, przebicie kanału wzrostowego, był retest, jest odbicie, potwierdzenie, czyli jakby tutaj wszystkie te informacje są spełnione do tego, aby to szaleństwo trwało dalej. Oczywiście nic nie trwa wiecznie i kłopoty kiedyś przyjdą, tylko cały szkopuł polega na tym, żeby wiedzieć,
kiedy, a tego nie wie nikt, tak? Tego nie przewidzi nikt, czy to będzie za rok, za dwa, za trzy, a w międzyczasie jakoś trzeba żyć i te swoje inwestycje gdzieś tam lokować. Także to mamy na teraz, to wiemy i musimy być blisko rynku, żeby zobaczyć, kiedy będzie jakaś zmiana, a z pewnością będą ku temu jakieś przesłanki, bo zawsze są. Analiza techniczna daje informacje, dlatego że wszystko jest w cenie, tak? Czyli to, co, jakie są interpretacje zachowań, to inwestorzy odwzorowują właśnie w cenie instrumentów. Okay? Ropa naftowa, korekta dla ropy się pogłębia, czyli tu jest wykres tygodniowy, ostatni tutaj pokazywałam wykres zamknięty w takim małym trójkącie i przełamał to dolne wsparcie, czyli korekta ma szansę teraz jeszcze bardziej z tą świeczką ostatnią w środę się pogłębiać, tak? Czyli mamy tutaj korektę, do kiedy ona może sięgnąć? Mamy tutaj kanał dla ropy, dla crude oil, taki kanał wzrostowy, czyli tutaj było pierwsze wsparcie, połowa tego kanału. Teraz drugie wsparcie to może się pokusić, takie najszybsze wsparcie, to jest rejon 75, to jest tutaj ten szczyt, lub jeśli nie, jeśli niżej, to dolne ograniczenie tego kanału, co też jest prawdopodobne. Ropa miała spektakularne wzrosty, przykuła uwagę wszystkich mediów, także pojawiło się ten temat na głównych stronach gazet, że tak powiem. Także gdzieś tam korekta będzie czymś bardzo, bardzo naturalnym i jest czymś naturalnym, co nie oznacza, że obraz długoterminowy się zmienił. Czyli to by było, jeśli chodzi o ropę. Uran, gaz ziemny też znajdują się w takiej korekcie. Ostatnio prezentowałam taki tutaj trójkąt dla uranu i korekta także się pogłębia, takie zdecydowane świeczki, dywergencja widoczna na wskaźniku, czyli uran też ma apetyt na jakąś korektę po absolutnie gigantycznych wzrostach, które mieliśmy w tym roku. Gaz naturalny, też tutaj korekta jest zamknięta w pewnym ograniczeniu i dopiero przełamanie tego wsparcia zapowie, będzie zwiastunem większej korekty. Dopóki tutaj wsparcie jest utrzymane, to korekta gdzieś tam jest monitorowana i ograniczona. Okay. Co dalej? Tutaj się nic więcej nie dzieje na tych instrumentach, więc je przewinę. TLT obligacje. W dalszym ciągu notowania bez zmian na tej w zasadzie linii trendu spadkowego, czyli to wszystko zależy, co będzie z rentownością obligacji, to tutaj będzie nam odzwierciedlane na TLT. Nie będę się bardziej rozwijać w tym momencie nad obligacjami rentowności, przejdę od razu może do dolara. Dolar wykres dzisiaj w długim terminie. Zobaczmy tutaj od dołka na przykład z 2008 roku, jaką sytuację mieliśmy. Przez lata notowania dolara, te może powiększę na przykład, były ograniczone w takim trójkącie, tak? Czyli opór, wsparcie i gdy notowania zdołały wyjść z danej formacji, czyli przełamać to wsparcie, po raz ostatni odbić się od poziomu wsparcia, to zaowocowało bardzo gwałtownym umacnianiem się dolara i to miało miejsce w 2015 roku. Od 2015 roku do teraz tak naprawdę dużo się nie zmienia. Dolar jest w bardzo wąskim przedziale cenowym, można powiedzieć od 100 do 90 i nie ma tutaj dużej zmienności. Natomiast z biegiem lat można patrzeć, iż powoli zacieśnia się również taka formacja trójkąta. Czyli teraz notowania możemy się spodziewać będą poruszały się w tym zakresie, gdzieś tam wsparcie opór i dopiero przełamanie w którąś ze stron da nam sygnał, w którą stronę idziemy i możemy liczyć wtedy na jakiś zdecydowany ruch. Jeśli chodzi na teraz bardziej interday, to widzimy, iż notowania doszły do poziomu swojego oporu. Tak? To są tutaj te dołki, to jest, przejdźmy może na wykres dzienny. Widzimy już reakcję
z tego poziomu, czyli taka świeca, cień, zamknięcie poniżej, 96 poziom, czyli on tutaj raczej posłuży do zatrzymania, umacniania się dolara przynajmniej na jakiś czas. Też będzie to naturalne. Dolar ostatnio bardzo ładnie sobie radzi, też książkowo, jeśli chodzi o analizę technicznie. Zrespektował w piękny sposób poziom linia trendu wzrostowego, odbicie, tutaj świeca przyjęcia hossy, wzrosty, wzrosty, wzrosty. Także jakieś zatrzymanie będzie czymś bardzo naturalnym. Jeśli chodzi o franka, to tutaj kurs eurofranka jest kontrolowany przez Bank Szwajcarski, także tutaj nie ma większej zmienności. Natomiast zdarzyły się przypadki w historii, kiedy bank centralny zwolnił tą kontrolę, no i wtedy mieliśmy do czynienia z bardzo, bardzo gwałtownym umacnianiem się franka. Teraz, jeśli coś się wydarzyło raz, pytanie, czy może się wydarzyć drugi raz, czy kolejny raz. Jeśli spojrzę tylko na wykres analizy technicznej, to jakbym można się skłaniać do takiej interpretacji. Zobaczmy tutaj, frank się umacnia wobec euro. Euro naprawdę ma kłopoty wobec wszystkich walut, czyli euro się osłabia i to też oddziałuje na tą parę walutową. Także nie ma tutaj żadnych gwarancji, co doskonale wiecie. Jeśli chodzi o forex, który tutaj pokazuję, stanowi bardzo gigantyczne ryzyko, szczególnie dla tej pary walutowej, więc na pewno tego nie polecam, bo ryzyko tutaj jest przeogromne. Natomiast jeśli ktoś rozważa inwestowanie w jakieś ETF-y czy akcje, to warto może pomyśleć o dywersyfikacji, jeśli chodzi o waluty, może coś we franku, a na przykład na platformie DeepBroker taką ekspozycję na franka można dziecinnie prosto nabyć. Czyli jeśli wyszukamy akcję czy ETF, który jest denominowany we franku, no to po prostu na platformie jest przewalutowanie, sprzedajemy na przykład dolary, automatycznie kupujemy franki i mamy akcję we frankach, czyli jeśli frank będzie się umacniał, to taka inwestycja będzie zyskiwać na wartości. Oczywiście nie ma gwarancji, może wcale tak się nie zdarzyć, ale ja tutaj mówię bardziej o dywersyfikacji ryzyka. Jedną z takich metod jest właśnie dywersyfikacja, posiadanie różnych walut. Wtedy mamy ryzyko walutowe rozłożone i jest to jakiś pomysł. Złoto, srebro w układzie bardziej tradingowym czy krótkoterminowym, wykres 8-godzinny, złoto, srebro, przepraszam. Srebro, wykres 8-godzinny. Co my tutaj mamy? Widzimy, iż od początku listopada notowania są w takim zamkniętym kanale wzrostowym i w tym momencie gdzieś to jest wsparcie, tak? Notowania są na wsparcie wynikające raz z tej geometrii tego kanału, dwa z poziomu zwiększonych obrotów, którym jest 25, tak? Czyli to wiemy. Jest to wsparcie, jest tutaj duże niezdecydowanie. Widzimy, te świece są z cieniami, cień górny, cień dolny, także widać tutaj jest akumulacja lub dystrybucja, tak? Coś tutaj się dużo, dużo dzieje na tym poziomie. Póki co jest to wsparcie, tak? Póki co jest to wsparcie, dopiero przełamanie tego poziomu, jakiś zdecydowany, otworzy drogę do dalszych spadków, natomiast póki co jest to kanał wzrostowy, a notowania są na jego dolnym ograniczeniu, okay? Jeśli chodzi o ekspozycję w dłuższym terminie, spojrzenie na dłuższym terminie, tutaj na przykład jest ETF na fizyczne srebro Sprota, to zobaczmy, gdzie jesteśmy, patrząc na długoterminowy obraz. Szczyt 2011, bardzo długie budowane dno i tutaj notowania znajdują się, mniej więcej odbijają od poziomu dna, tak? Czyli odbiło od poziomu dna i teraz jesteśmy tutaj. Przejdźmy na złoto, także wykres 8-godzinny. I także jest jakiś tam kanał, gdzie ta cena zamyka się w jakiejś geometrii. I tutaj widzimy, iż notowania są z kolei na górnym ograniczeniu tego kanału. Czyli jest to jakiś poziom, który trzyma. Tutaj bardziej ryzyko jest, iż jest to opór, a nie wsparcie, czyli jakaś korekta z tego poziomu. Ostatnio złoto sobie lepiej radzi niż srebro, także też będzie miało większą
większe miejsce do jakiejś korekty notowań. Natomiast także jak srebro jest to poziom zwiększonych obrotów, 1864 tutaj i no jest tutaj, stanowi to poziom konsolidacji, to dopiero wyjście z niej, pokonanie tego poziomu z którąkolwiek ze stron da nam rozpęd do jakiejś, da nam sygnał, iż coś zostało rozstrzygnięte, natomiast teraz nic się nie dzieje, można powiedzieć. Notowania są przez długi czas, od 10, no tydzień tutaj są zatrzymane, tak? Czyli jeśli chodzi o metale szlachetne. Jako iż zbliżamy się do końca roku, to jeśli ktoś, pomimo tych spektakularnych wzrostów, które pokazałam na początku roku, jeśli ktoś ma jakieś stratne pozycje, jeśli zamknie je, zrealizuje tą stratę, to tym samym zoptymalizuje sobie rozliczenie z podatków, to co trzeba będzie zapłacić do fiskusa. Także to inwestorzy wiedzą, bardzo dużo inwestorów o tym wie, bardzo dużo inwestorów z tego korzysta. To jest jakiś tam klasyk. Ja tylko przypominam, iż taka sytuacja jest. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału, wciśnięcia dzwonka powiadomień, tylko tak będziecie otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Zapraszam do pozostawienia lajka, jeśli materiał się podoba. Komentarzy to fajnie, jeśli jakaś dyskusja się nam rozwinie, tak jak rozwinęła się pod ostatnim wideo, także to wtedy jesteśmy gdzieś tam bliżej, możemy sobie porozmawiać, bo gdzieś tam mamy wspólne czasami poglądy lub sprzeczne poglądy, także warto czasami się wymienić nimi. Dziękuję serdecznie za uwagę, życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia, pozdrawiam.